Najtańszy kebab na Mazurach. 8,99 zł. Aby go skosztować, zapraszam serdecznie na kulinarną podróż razem z naszym kanałem na południe województwa warmińsko-mazurskiego. 50 km na południe od stolicy tego województwa, Olsztyna, kryje się Nidzica. Niespełna 14-tysięczna miejscowość z pięknym zamkiem, który warto odwiedzić i przy okazji skosztować tamtejszych miodów pitnych. My oczywiście nie będziemy kosztowali miodów pitnych, tylko skupimy się na najtańszym kebabie na Mazurach. 8,99. Jak będzie wyglądał, jak będzie smakował, tego dowiecie się w tym materiale. Ja oczywiście zachęcam do subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, szybka subskrypcja, dzwoneczek, tak żeby przychodziły ci powiadomienia. Jeżeli jesteś z warmińsko-mazurskiego, koniecznie udostępnij ten film swojemu znajomemu. Pokaż, że Mazury to również cud natury. Oczywiście mile widziana łapka w górę. Jeżeli dobijemy ich tutaj 500, natychmiast kolejny film z tematyką kebabową. A ja teraz już nie przedłużając, zapraszam na cudowną wyprawę, moi drodzy. Najtańszy kebab na Mazurach. Zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądał. Bum! No i moi drodzy, docieramy na miejsce. Ulica Warszawska 3, Nidzica, czyli Kebab & Grill. Średnia 4,5 gwiazdki, to jest ze 130 opinii. I co się rzuca? No szyld znajomy. Byliśmy już kiedyś w Chili, testowaliśmy już takie specjały z tej sieciówki i muszę wam powiedzieć, że raczej wypadały przyzwoicie. Tutaj rzeczywiście niska cena jak z jakością, bo to chyba najważniejsze. Od razu zadaję każdy z was pytanie, jak będzie w tym przypadku. 8,99, czy w dzisiejszych czasach da radę za te pieniążki przygotować coś sensownego? Odbieramy nasze zamówienie. Powiem krótko, razem z naszym gościem Szymonem testujemy, sprawdzamy dzisiaj tego najtańszego zawodnika i tutaj od razu charakterystyczne zawinięcie tego kebaba. Jak to się robi? Kładzie się dwie małe pity, następnie do środka, na zewnątrz tych pit kładzie się składniki i zawija w taki charakterystyczny rożek. Ona jest rzeczywiście ok, natomiast są też pewne minusy, bo on czasami lubi na dole przeciekać, zostaje taka dziurka, szparka i tam lubią czasami, jak za dużo sosów dodacie, te sosy właśnie przenikać. Kebabik wygląda na w miarę przyzwoitego, jeżeli chodzi o gramaturę. Nie ważyłem go, ale to jest taki 400 niespełna gramowy zawodnik, który dosyć przyjemnie leży w dłoni. Pita dobrze wypieczona. To są takie zwykłe pity, które charakterystycznie zawinięte dają taki troszeczkę inny efekt. Pityp oczywiście posmarowane najpierw sosem, potem następnie dodane składniki, mięso. Mięso, moi drodzy, co tutaj wiele mówić, typowa kula mocy. Nie będę się tutaj rozczulał, nie jest to jakiś najwyższych lotów rzemieślniczy produkt, ale też takiego się tutaj nie spodziewałem. Ja nie wchodzę do takiego lokalu z myślą, że tutaj będzie rzemieślnicze mięso. Kule mocy, ale przyzwoite. Bierzemy mięso z kurczakiem. Kurczak, słuchajcie, dosyć dobrze doprawiony, dosyć poprawny. Gładko przechodzi przez usta. A dlaczego? Samorobione sosy. One robią tutaj dosyć pozytywne wrażenie. Wybieramy sos łagodny, sos czosnkowy. Coś, co raczej jest pozytywne. Dodatkowo sosik ostry. Będzie to pomieszane razem i spaja się i komponuje i klei. Gładko przechodzi, gładko. Natomiast wrażenia, no słuchajcie, najwyższych lotów nie są. Mięso poprawnie doprawione i to jest najważniejsze, ale brakuje do topki, brakuje i to oczywiście będzie miało odzwierciedlenie w swojej cenie i ja nastawiam się oczywiście do tego zamówienia raczej pozytywnie, dlatego że 8,99 w dzisiejszych czasach to jest raczej ta dolna półka cenowa, w którą oczywiście tutaj ten lokal celuje. Podsumowując, plusy, na pewno samorobione sosy, świeże surówki, mięso oczywiście ścinane na bieżąco, to znaczy robią, gromadzą się takie górki charakterystyczne w okolicach donerów i z tych górek właśnie to mięso jest zbierane, ale w naszym przypadku nie było do końca ono aż tak wyschnięte. Tutaj trzeba też sobie to zaznaczyć, że
tam właśnie w tej sieciówce charakterystyczne górki, to samo Zahir Kebab, ścinane są te górki, robione mięsa i potem z nich brane i to wszystko do opiekacza wrzucane. Są plusy, są minusy. Typowy średniak ze względu na cenę dostanie ode mnie 6 na 10. Zapytam też Szymona o zdanie naszego gościa. Szymon, proszę bardzo, wypowiedz się, to jest dla ciebie też czas. Szymon, jakie jest twoje zdanie na temat tego kebaba? Kebab smakował mi właśnie tak bardzo dobrze, dobrze wypieczone mięso, dobrze wszystkie w ogóle dołożone dodatki, o wiele lepsze niż kebaby, które już kiedyś wcześniej chciałem próbować. Tu jest o wiele lepszy, czyli kebab to jest taki według mnie dobry kebab. No i dobrze smakował. I jedynie za 8,99 i nie mam następnego kebaba. To jest przyzwoity kebab właśnie. Za te 8,99 to przyzwoity jest kebab. Serio. No ale że mięśniczego mięsa zabrakło. Wszystkiego nie można mieć. Cena, najtańszy kebab na Mazurach. Czy wy jeszcze widzieliście tańszego kebaba na Mazurach? Ja chętnie pokażę. Zobaczymy, czy w XXI wieku, czy właśnie w 2021 roku ktoś jest w stanie zaoferować całkiem przyzwoity produkt za niską cenę. Chętnie zrecenzuję, pokażę, jak to wygląda z bliska. Najlepsze przebitki, jeżeli chodzi o jedzenie na polskim YouTubie u nas. Zapraszamy zawsze serdecznie. Z bliska będę zawsze dla was recenzował, pokazywał dzisiaj. Ocena 6 na 10, nie najgorzej, nie najlepiej. Natomiast powiem wam, że da radę w dzisiejszych czasach zaoferować tak niską cenę. Zobaczymy, jak będzie dalej w tym lokalu z jakością. Koniecznie, jeżeli jesteś z Warmińsko-Mazurskiego, daj znać mi tu w komentarzu. Będę czekał, będę wsłuchiwał się w wasze opinie, przypinał zarąbiste serduszka. Tak więc mordeczko, dzisiaj 8,99 zł. Najtańszy kebab na Mazurach. Och, mieszane uczucia niczym u Turka w kebabie. Tak więc słuchajcie, z kulą mocy oczywiście. Tak więc mordeczko, ja dzisiaj dziękuję za fajny odcinek. Oczywiście zapraszam na naszą wielką grupę Bojownicy Krychy. Tam recenzuję ja, recenzujecie wy produkty spożywcze, takie różne z marketów, jak również z sieciowych fast foodów, jak również z lokalnych właśnie restauracji. Zapraszam cię, link w opisie, przypiętym komentarzu. Klikaj na naszą grupę Bojownicy Krychy. A mój Instagram MR Krycha, zaobserwuj go również. Linki w opisie, tam dzięki temu wiesz wszystko pierwszy. A ja teraz oczywiście dziękuję, kłaniam się nisko po same i nie tylko. I trzymajcie się do ekranu końcowego, cześć. 8,99, najtańszy kebab na Mazurach, wow. Puk, puk, kto tam? Hipopotam, słuchajcie, ekran końcowy. Ocena taka, jaka powinna być w kategorii najtańszych kebabów, to jest 7,5, 8 na 10 w kategorii tych najtańszych. Rzeczywiście było ok, natomiast weźcie pod uwagę ocenę 6 na 10, to i tak jest dużo w kategorii takiej ogólnej. Zawsze musicie brać to pod uwagę, ale oczywiście weźcie również pod uwagę, że ta Nidzica nie była taka zła. Poprzednie materiały z Nidzicy widzieliście, oczywiście karta wyskoczyła po boku ekranu. Tutaj możecie zobaczyć pizza z Nidzicy. No i oczywiście, moi drodzy, słuchajcie, po boku dwie poprzednie produkcje. Nad moją głową przycisk do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Pamiętaj, zasubskrybuj, nie będziesz żałował. Razem jedziemy, słuchajcie, na wycieczkę. Napisz koniecznie w komentarzu, gdzie wyruszamy na następną. A teraz trzymaj się cieplutko, do następnego filmu. Cześć, mordeczko moja, buziaki.